Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy temat jest tematem, który dotyczy duszy. Czy dusza jest, czy nie jest zależna w jej trwaniu od śmierci ciała? Słowo Boże mówi nam na przykład w pierwszej księdze Samuela, pierwszy rozdział, pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział, XXVI werset. I rzekła: wybacz, mój Panie. Jako żyje dusza Twoja, mój Panie. I tutaj jest: jako żyje dusza Twoja. To pozdrowienie, jeżeli dusza byłaby chwiejna, słaba, mogłaby ulec śmierci, sama przestać istnieć, to wtedy takie pozdrowienie: mój Panie, jako żyje dusza Twoja, byłoby w zasadzie przekleństwem. Tylko wtedy, kiedy w ustach tej kobiety, która to powiedziała, jako żyje dusza Twoja, tylko wtedy, kiedy jest przekonanie, że dusza, śmierć ciała nie narusza życia duszy, tylko wtedy takie pozdrowienie ma sens. Bo ona tutaj przyszła do Helego, który już miał swoje lata, i w tym momencie takie powiedzenie, jeśli byśmy uważali, że dusza wraz z ciałem cierpi, w sensie cierpi śmierć, w sensie przestaje żyć wraz ze śmiercią ciała, to zaczęłoby się problematyczne interpretowanie tego. Bo jak rozumieć: mój Panie, jako żyje dusza Twoja? No Heli by powiedział: no widzisz, już ledwo zipię, jestem starym człowiekiem, jako żyje moja dusza. No dobra, czyli Ty nic nie chcesz ode mnie. No ja bym tak pomyślał, gdybym wiedział, że mówca uważa, że dusza jest słabą cząstką, którą może zabić śmierć ciała. Natomiast gdy słyszę takie sformułowanie i wiem, że Słowo Boże mówi, że dusza, śmierć ciała nie narusza życia duszy, no to wtedy takie pozdrowienie ma sens. Kolejne miejsce. Pierwsza Królewska 17:22. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, 22 werset. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, że umarł chłopczyk. Umarł chłopczyk. I w 20 wersecie tego rozdziału Eliasz wołał do Pana: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Ten chłopczyk już był umarły w tym momencie, jak on się modlił. I modlił się do Pana, ale nie za zmarłego, tylko po prostu negocjując z Bogiem. Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. Czyli to dziecko już było nieżywe. I 22. I wysłuchał Pan prośbę Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Widać, że śmierć tego dziecka wywołała coś, że ta dusza była poza ciałem dziecka.
Już tutaj widać, że śmierć ciała nie narusza życia duszy, bo nie miałoby co wrócić. I wysłuchał Pan prośbę Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię i zaniósł je spod dasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. Więc w zasadzie można na tym skończyć dzisiejsze rozważanie. Widzimy, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. I jak ktoś twierdzi inaczej, no to mówi inaczej niż mówi Pismo Święte. Hioba 27:8. Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy. Czyli widzimy, że Bóg zażąda jego duszy. Kogo? Duszy niegodziwca. A więc nie wiedzieliśmy, w jakim stanie był ten chłopczyk, że Bóg wziął jego duszę, żywą duszę. Po śmierci ta dusza dalej była duszą. Tutaj widzimy, że niegodziwiec też ma zabieraną przez Boga duszę. A więc śmierć ciała tego człowieka nie narusza życia duszy. Czyli to nie jest coś, co dotyczy tylko zbawionych albo dzieci, ale dotyczy też niegodziwca. Hioba 33, 18. Zachowuje jego duszę od grobu. Czyli widzimy, że dusza schodzi do grobu według tych słów. A jego życie od śmiertelnego pocisku smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, dusza zbliża do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc: grzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu. Wywieźć duszę z grobu. Czyli widzimy, że ta dusza była w grobie, a potem z tego grobu została wywiedziona. Oświecić światłem żyjących. Więc tutaj widać, że dla tego mówcy jest oczywiste, że dusza nie cierpi na tym, że ciało umiera. Że ta dusza idzie do grobu albo jest z tego grobu wywiedziona, ale sama z siebie dalej funkcjonuje w pełni. Habakuk 2:4. Habakuka. Drugi rozdział. 4 werset. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To już jest chyba gwóźdź do trumny tych, którzy twierdzą, że śmierć ciała narusza życie duszy. Bo widzimy, że człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli ta dusza, żeby po śmierci nie zaznała spokoju, musi być świadoma. Czyli widać, że po śmierci ciała dusza świadoma jest i jest dręczona, torturowana, jeżeli jest to dusza
niesprawiedliwego człowieka. Potem mamy Mateusza 10:28. Mateusza 10 rozdział 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Widać, że będzie taki moment, kiedy Bóg, bo to jest właśnie ten, który może duszę i ciało niszczyć w piekle, że będzie taki okres, kiedy Bóg niektórych będzie miał w piekle i On będzie dręczył dniem i nocą na wieki wieków tych, którzy się tam znajdą i będzie niszczył ciało i duszę w tym piekle. I widać jednoznacznie, że ludzie mogą tylko zabić ciało, ale duszy zabić nie mogą. To jest werset: duszy zabić się nie da, który mówi wyraźnie, duszy zabić się nie da. Można ją niszczyć, można ją zniszczyć, nie można jej zabić. Czyli niezabijalna jest dusza, zgodnie ze słowami Pana Jezusa z Mateusza 10:28. Duszy zabić się nie da, duszy zabić nie mogą. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. To odnosi się do dwóch grup. Po pierwsze, jacyś ludzie mogą chcieć zabić człowieka. Po drugie, to Bóg zabija człowieka. Tak naprawdę Pan Jezus wyraźnie powiedział chwilę wcześniej. Nie, chwilę później, w 29. Czy nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez dekretu Ojca waszego? Czyli widać, że aby 1 rubel spadł na ziemię, to musi Bóg Ojciec po prostu, no, po ludzku byśmy powiedzieli, podpisać dekret. Po Bożemu po prostu jest powiedziane podjąć dekret, wydać wolę, zrealizować wolę, chcieć. Nic się nie stanie nikomu, jeżeli Bóg Ojciec nie zdecyduje. A więc tym, który zabija ciało, jest Bóg Ojciec. A realizatorem tego zabicia ciała jest a to człowiek tu na ziemi, a to choroba, a to czasami inne czynniki. Ale generalnie tym, który podpisuje dekret o tym, żeby wróbel spadł na ziemię, jest Ojciec. Tak samo dekret, mówiąc przenośnie, do podpisania w sprawie mojej śmierci, musi być najpierw podpisany przez Boga Ojca. Nawet jeden taki misjonarz pracujący wśród gangsterów był na tyle odważny, bo tu jest zresztą powiedziane, nie bójcie się, nie bójcie się. I on się nie bał. I ci gangsterzy grozili mu nożem. A on powiedział, człowieku, nic mi nie zrobisz, dopóki twój ojciec nie dostanie pozwolenia od mojego ojca. Czyli, że jego ojciec, czyli diabeł, tego przestępcy ojciec, musiał dostać pozwolenie od Boga Ojca, który jest ojcem tego misjonarza. W tej wypowiedzi o to chodziło. I tak właśnie jest, duszy się zabić nie da. 10:28 mówi wyraźnie, duszy zabić nie mogą. Ani Bóg nie może zabić duszy, może ją tylko zniszczyć, ani nie może jej zabić człowiek. Nie ma tu rozróżnienia. Nawet jeżeli by było, że duszy zabić nie mogą ludzie, też taka interpretacja jest dopuszczalna, to dalej o Bogu jest powiedziane, że On będzie tą duszę niszczyć w piekle. Nigdzie nie jest powiedziane, że Bóg duszę będzie zabijał. Dusza przejdzie przez śmierć, dlatego jest w Słowie Bożym wielokrotnie mowa o śmierci duszy, ale to dusza przez tą śmierć przechodzi sama nienaruszona. Widzieliśmy, ona trafia do grobu, ona z tego grobu może być wywiedziona, ale sama z siebie musi być świadoma, żeby ten bezbożny miał świadome cierpienie
przez wieki wieków, jeżeli trafi niepojednany z Bogiem. 1 Tesaloniczan 5:23. 1 Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu widzimy, że człowiek składa się z trzech wymienionych tutaj elementów. Duch, dusza i ciało. Duch, dusza i ciało. I człowiek, ciało jest całym człowiekiem. Duch jest całym człowiekiem, nazywany w piśmie, i dusza jest nazywana całym człowiekiem. A jednak duch to nie dusza, dusza to nie ciało, ciało to nie duch. I każdy z tych elementów to jest cały człowiek, ale każdy z tych elementów nie jest tym drugim elementem. Jeśli chodzi o ciało, to ciało jest, można powiedzieć, doczesne, i jak człowiek umiera, to jego ciało zjadają mrówki albo w inny sposób jest ciało rozłożone. Dusza i duch są generalnie nienaruszone z punktu widzenia śmierci ciała. Z Efezjan wiemy, że umarliśmy przez upadki i grzechy. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy zmarli w wyniku popełnienia grzechów, i to jest śmierć duchowa, bo tam jest powiedziane o śmierci duchowej. Więc duch w pewnym sensie już jest wtedy martwy. Ale dusza nie. Dusza funkcjonuje. I nie ma czegoś takiego w Biblii, jak zakończenie egzystencji duszy. I dalej mamy Hebrajczyków 10:28. Hebrajczyków 10:28 mówi tak. Kto łamie prawo Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Przepraszam, 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Tutaj jest powiedziane, że Bóg ma duszę. Tak? Czyli, że to Bóg posiada duszę. Ta dusza nie będzie miała upodobania w kimś, kto się cofa. Kolejne miejsce, Jakuba 5:20. Ja nie przeglądam wszystkich miejsc, gdzie pada słowo dusza, bo tych miejsc jest ponad 300. Jakuba 5:20. Natomiast zachęcam, żeby każdy sobie sam zrobił taki przegląd tych miejsc. Te miejsca, które ja tutaj przeglądam, są skoncentrowane na tym, żeby pokazać, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Już wystarczy jeden werset taki, ale widać, tych wersetów jest więcej. Więc jeżeli Słowo Boże mówi o czymś więcej niż raz, to już w ogóle nie ma żadnego usprawiedliwienia dla kogoś, kto tego nie chce przyjąć, co mówi Słowo Boże. 5:20 Jakuba. Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Czyli widać wyraźnie, że dusza przez śmierć przechodzi, ale nie swoją, tylko śmierć ciała. To nie dusza umiera, tylko ciało umiera, ale śmierć ciała nie narusza życia duszy. I objawienie 6, od 9 do 11. Objawienie 6 rozdział. 9:11. Tutaj już wyraźnie widać. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.
i wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Czyli pierwsza rzecz, którą tu widzimy, to widzimy, że dusze zabitych, oni już są zabici, wołają, czyli mają głos, dusza ma głos, ma świadomość, skoro krzyczy, jest świadoma i dalej może się ubrać. 11. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak i oni ponieść śmierć. Czyli widzimy dusze nie tylko, że po śmierci ciała potrafią mówić, to jeszcze potrafią się przyodziać, albo dać się przyodziać, albo być przyodziane. Tak, bo i dano każdemu z nich. Ciekawe jest sformułowanie nie każdej z nich, tylko każdemu z nich, każdemu człowiekowi z tych ludzi, bo dusza jest całym człowiekiem. I to wyraźnie tutaj widać i nie da się tego z niczym pomylić. Po prostu widzimy od pierwszej królewskiej po objawienie, że dusza w momencie śmierci ciała wychodzi z ciała, ale dalej funkcjonuje, jest po prostu nienaruszana przez śmierć ciała. Jest problem dla niektórych z 1 Tymoteusza 6,16 i to jest bardzo fajny werset, bo on pokazuje właśnie pewną ważną prawdę na temat Pana Jezusa Chrystusa. 14. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagana aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, Król Królów i Pan Panów. No to jest tytuł Pana Jezusa, Król Królów, Pan Panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, czyli Pan Jezus, który był zamordowany, złożony w grób, jest tym, który jako jedyny ma nieśmiertelność. Przeszedł przez śmierć ciała, ale jest nieśmiertelny jako jedyny sam w sobie, bo jest Bogiem też, który mieszka w światłości niedostępnej. No zaraz, chwileczkę, jak ty mówisz, że to Pan Jezus? Ktoś mi powie, skoro mieszka w światłości niedostępnej. No więc Jana 3 rozdział 13 werset mówi, że Pan Jezus powiedział Nikodemowi: Syn Człowieczy, który jest w niebie. W tym czasie Pan Jezus był na ziemi, nogami stał i rozmawiał z Nikodemem sam na sam jako człowiek, a równocześnie sam o sobie powiedział: Syn Człowieczy, który jest w niebie. On wtedy już był w niebie, cały czas był w niebie, nigdy tego nieba nie opuszczał i nigdy nie opuszczał tej światłości niedostępnej. Więc to nie ma żadnego problemu dla kogoś, kto wierzy w Pismo Święte, że mówi prawdę, i chyba że ktoś wierzy swojemu intelektowi, to wtedy się mocno zawiedzie, bo wystarczy poczekać 100 lat i zobaczysz, że twój intelekt nie będzie tak samo śmigał, jak teraz śmiga. Nawet jeżeli teraz śmiga nieźle. Więc tutaj mamy wyraźnie, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział. Jak Pana Jezusa nikt nie widział? Przecież widział. Ojca też nikt nie widział, a Pan Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. No więc tutaj oczywiście chodzi o pełną wizję, pełne widzenie Boga i to jest po prostu taki absolut. W pełnym sensie Boga nie widzieliśmy i widzieć nie może, czyli też w niebie nie zobaczymy. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Czyli widzimy jednoznacznie, że ten, który sam w sobie ma nieśmiertelność, sam był złożony do grobu. Tak samo on, jako dysponent nieśmiertelności, obdarował nieśmiertelnością każdego człowieka, którego stworzył, także nie umierają anioły. Anioły nie umierają, nie mogą umrzeć. I to jest fakt, że skoro anioły nie umierają, czyli są nieśmiertelne, i to nie zaprzecza, ta nieśmiertelność aniołów,
1 Tymoteusza 6,16. Tak samo fakt tego, że dusza jest nieśmiertelna, nie narusza 1 Tymoteusza 6,16, bo tu chodzi o to, że oryginalnie, źródłowo to Bóg tylko, a dokładnie Pan Jezus Chrystus jest jedynym, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Tu jest wyraźnie powiedziane, że to chodzi o Pana Jezusa, bo 14 werset mówi: przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi, błogosławiony i jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów. Czyli Pan Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów, to jest Jego tytuł. I tutaj nie ma żadnej dyskusji z tym. Więc jedynie Bóg jest nieśmiertelny przez samego siebie, można by tak sformułować, a my, nasza dusza jest nieśmiertelna przez Boga. Bóg uczynił ją nieśmiertelną. Jeszcze Łukasza 12:4-5. Łukasza 12:4-5. Tu jest takie ciekawe sformułowanie o duszy. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Czyli tu chodzi ewidentnie o kogo? O tych, którzy przyczyniają się do śmierci ciała. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Czyli tutaj jest wyraźnie powiedziane: zaiste powiadam wam, tego się bójcie. I dalej jest powiedziane: ani o jednym z wróbli Bóg nie zapomina. Wszystkie włosy są policzone. Czyli znowu ten sam argument, co w Mateusza 10:28. Że to tylko w Bożych rękach jest nasze życie i On nas odwołuje z ziemi, kiedy chce. Zabić ciało to jest koniec wszystkiego, co można człowiekowi uczynić tutaj. No bo duszy się zabić nie da. Duch też rządzi się innymi niż ciało regułami. Łukasza 16:23. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Mowa tu jest o niegodziwym człowieku, o bogaczu. I ten bogacz w krainie umarłych, czyli po śmierci już, cierpi męki. Jak cierpi męki? Cierpi męki, podnosi oczy swoje i widzi. I to nie jest zaskakujące, jak pamiętamy z objawienia 6 rozdział 9-11. Dusze zabitych wołały i mogły być przyodziane w ubranie. I tak samo tutaj nie zaskakuje nas, że ten, który jest po śmierci świadom, bogacz, że ma pragnienie, że ma życzenie, aby ktoś zwilżył i że cierpi i podnosi oczy i widzi tymi oczami. Nie chcę się bawić w technikalia, natomiast Słowo Boże mówi, że dusza jest we krwi. A więc jeżeli zastanowimy się, gdzie jest układ krwionośny w człowieku, wszędzie, prawda? Wszędzie z wyjątkiem włosów. I to może być związane z tym, co Pan Jezus powiedział, nawet włosy wasze na głowie są policzone, no bo włosy nie są ukrwione. Jeśli dusza jest we krwi,
I potem dusza przybiera taki kształt, który tu jest nazywany językiem, albo może być ubrana w jakieś ubranie, to ta dusza, jeżeli by przyjąć, że ona jest we krwi, w każdym takim tym kosmku ciała, gdzie krew dopływa, dusza wewnątrz jest, w tym, tej krwi, no to jeżeli pozbawimy teraz ciało życia i ciało się rozłoży, a dusza to przetrwa, no to wszędzie, gdzie była krew, mamy podstawę do tego, żeby takie coś ubrać, takie coś, żeby miało język, takie coś, żeby miało oczy, takie coś, żeby miało wszystkie elementy, które jeszcze za życia ciała były ukrwione. Ale myślę, że tu trzeba z dużą ostrożnością, bo życie ciała jest we krwi, też ma znaczenie jak najbardziej metaforyczne, czyli że jeżeli kogoś dziabniemy tak, że zacznie krwawić na tyle poważnie, że zejdzie, no to no, życie ciała jest we krwi, tak? Więc przenośne znaczenie jest bardzo możliwe, że jest jedynym wyjaśnieniem, a po prostu w jakiś inny sposób, niekoniecznie taki, jak przed chwilą wspomniałem, może być tak, że ta dusza ma język, oczy, może krzyczeć, może widzieć, może być ubrana. Na pewno życie ciała nie narusza życia duszy, bo Słowo Boże mówi o tym wyraźnie. I 1 Tymoteusza 6,16 nie mówi, że Bóg nie udzielił tej nieśmiertelności nikomu, że zachował ją dla siebie. On jedyny ma nieśmiertelność, a nie jak niektórzy próbują tłumaczyć, on jedyny jest nieśmiertelny. To już jest nadużycie, dlatego że jedynie Bóg jest nieśmiertelny przez samego siebie. To jest już interpretacja. Tekst mówi, jedyny, który ma, albo posiada, albo dysponuje nieśmiertelnością. No więc jako dysponent nieśmiertelności może jej udzielać komu chce. Logiczne, że on też tą nieśmiertelność sam z siebie, dla siebie ma, ale tam nie jest powiedziane, że on jest nieśmiertelny. To, że jest nieśmiertelny, jest faktem wynikającym z prostej interpretacji, ale to nie wolno tego używać zawężająco, skoro tekst mówi, że on ma nieśmiertelność, a nie, że jako jedyny jest nieśmiertelny. Jedyny, który ma nieśmiertelność. Jeszcze raz przeczytam, żeby uniknąć pomyłek. 1 Tymoteusza 6,16. 1 Tymoteusza 6,16 o Panu Jezusie mówi tak, że Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, widzicie? Jedyny, który ma nieśmiertelność, a nie jedyny, który jest nieśmiertelny. Taka reinterpretacja powoduje, że wpada ten, kto jej używa, takiej reinterpretacji, w ryzyko popełnienia pomyłki. I teraz Łukasza 20:38. Łukasza 20:38. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Kto? Bóg. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Jak wszyscy żyją dla Niego? Prawda? Wszyscy żyją dla Boga. Nie jest tak, że ktoś po śmierci ciała przestaje funkcjonować. Dla Niego wszyscy żyją. To powiedział Pan Jezus i powiedział tutaj o Abrahamie, Izaaku, Jakubie. I gdyby powiedział, że Jakub, Abraham i Izaak dla niego żyją, okej. Czyli można powiedzieć o warunkowej nieśmiertelności duszy w przypadku samych wierzących. Ale Bóg tu mówi, dla niego bowiem wszyscy żyją, bezbożni i pobożni. Wszyscy dla niego żyją. Ten bogacz w piekle też dla niego w krainie umarłych dla niego też ciągle żyje.
Więc tutaj nie wolno wyciągać daleko idących wniosków. I człowiek jest stworzony na podobieństwo Boże i to możemy zobaczyć w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. Tam są powiedziane takie słowa: uczyńmy człowieka na obraz nasz. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I w obu tych wersetach zapewnia Bóg czterokrotnie, tak, czterokrotnie, uczyńmy człowieka na obraz nasz, stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę stworzył ich. No to trzykrotnie, że jako Stwórca powołał do życia człowieka i trzykrotnie powtarza nam, że uczynił go na swoje podobieństwo. Czyli jednoznacznie widzimy, może czterokrotnie, może to źle liczę, wcześniej policzyłem, że cztery. Więc widzimy tutaj, jeszcze możemy zobaczyć pierwszą Mojżeszową 5.1. Pierwsza Mojżeszowa, 5 rozdział, 1 werset. Kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. I 9.6. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Czyli widzimy jednoznacznie, Bóg uczynił człowieka na swoje podobieństwo. Stąd to przekazanie nieśmiertelności do pierwiastka, jakim jest dusza, nie zaskakuje. Czyli ten, który sam w siebie ma nieśmiertelność, stał się, tak jak mówi 1 Tymoteusza 6,16, stał się źródłem tej nieśmiertelności. I jeżeli nawet zewnętrzną istotę człowieka można porównać pod negatywnym względem z istotą zwierzęcia, czyli mam na myśli anatomię porównawczą, tak? Mamy ręce jak piesek, kotek, małpka. Można nawet doszukiwać się innych podobieństw. Oczy, nos, uszy. To są generalnie zewnętrznie bardzo podobne do zwierząt elementy. To jednak osobowość człowieka jest całkiem innego rodzaju. Bóg dał nam parę rzeczy takich, które powodują, że jesteśmy całkiem inni niż zwierzęta. Po pierwsze duch, który może wejść w kontakt z Bogiem. Czyli jeśli się chcemy pomodlić, to robimy coś, czego no, zwierzę nie umie i nie będzie umiało. Tylko człowiek umie się modlić. Jeśli człowiek się nie modli, to się zezwierzęcił. I rozum, który umożliwia człowiekowi rozumienie Bożych dzieł i Bożych objawień. Każdy człowiek ma rozum, sumienie, które prowadzi człowieka na drogę zbawienia. To jest rola sumienia. Doprowadzić do pojednania z Bogiem. Wolę człowiek dostał, która pozwala człowiekowi dokonywać wyborów. Zmysł artystyczny. Dziwna rzecz, ale to jest właśnie to, że każdy człowiek ma zmysł artystyczny. Nawet najbardziej zdegenerowane osoby mają zmysł artystyczny. I to jest dane po to, żeby docenić prawdziwe piękno. No i jeszcze coś, co Biblia nazywa sercem. Serce. Zdolne do miłowania swojego Stwórcy. I dlaczego Bóg stworzył człowieka, moglibyśmy odpowiedzieć w następujący prosty sposób. Bóg, który jest miłością, chciał odbicia samego siebie, istoty, która byłaby w stanie odbierać Jego miłość i oddawać Mu tą miłość. Pan przeniósł swe stworzenie do ogrodu Eden, by być z tym człowiekiem w ścisłym kontakcie. Grzech pierwszych ludzi zniszczył ten kontakt. Wszystkie wysiłki Zbawiciela skierowane zostały na to, by zupełnie na nowo zdefiniować i odnowić ten kontakt przez ofiarę krzyża. Natomiast to jest znacznie więcej niż tylko odnowienie. To jest znacznie więcej niż tylko odnowienie. To będzie w konsekwencji znacznie lepiej niż tylko przywrócenie Eden.
I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że ten krzyż właśnie po prostu spowodować może, że będzie człowiek mógł przez wieczność mieć z Bogiem społeczność. I tutaj jest to bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że zaświaty nie są po prostu doczepką do ziemskiego życia, aby uzupełnić lub kontynuować ziemskie życie. Przeciwnie, wieczność jest celem człowieka, który określa całe nasze życie doczesne, istotą, która wyszła spod ręki Boga i została stworzona na Jego podobieństwo, jest człowiek i taka istota może tylko wrócić do Niego. I mamy tak powiedziane, że wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, to jest odpowiednik ciała, duch zaś wróci do Boga, który go dał. To mówi Kaznodzieja, 12 rozdział, 7 werset, pomijający oczywiście tutaj w tym punkcie duszę. Człowiek jest żywą duszą, to już dzisiaj udowodniłem i to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że człowiek jest przede wszystkim przeznaczony do życia. I oczywiście życie, to, że wszyscy dla Boga żyją i niegodziwi i pobożni, niezależnie czy człowiek jest odrodzony, śmierć człowieka nie narusza życia jego duszy, niezależnie czy jest odrodzony, czy niegodziwy, dla Boga żyje zawsze, choć w ciele zmarł. I chciałbym Cię zachęcić, żebyś po prostu pojednał się z Panem Jezusem Chrystusem. Pojednał się z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że śmierć ciała nie kończy Twojej egzystencji. Jak ten bogacz będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków, jeżeli umrzesz niepojednany z Bogiem, dlatego warto, żebyś pojednał się z Bogiem. I dziękuję Państwu za uwagę. Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, możesz do Niego przyjść jeszcze dziś, jeszcze teraz, nawróć się, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Jeśli ktoś chce otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, to na przykład taki Nowy Testament, moim zdaniem najlepszy przekład z 1863 roku mniej więcej. I ten Nowy Testament jest u mnie dostępny bezpłatnie. Możecie do mnie napisać 739089088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo tradycyjny adres czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii z Bogiem.